witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelent. Zapraszam Was do części 9 serii Wojownik Poeta. Jak widać w tytule, jest to dokończenie rozważań na temat kreatywności. I w tym miejscu też mały, konieczny tutaj disclaimer. Otóż zdecydowanie polecam wysłuchać najpierw części pierwszej podcastu, zanim zdecydujemy się na obejrzenie czy wysłuchanie tego odcinka, którego teraz właśnie słuchamy. Dlaczego? No bo w części pierwszej, czyli w odcinku 8, no tam wyjaśniliśmy takie popularne misconceptions, jak to mówią, czyli takie stereotypy na temat kreatywności. Podaliśmy też fundamenty zorganizowania własnego kreatywnego procesu twórczego, swojego mentalnego warsztatu. I przedstawiliśmy też konkretną metodę pisania angażujących, kreatywnych tekstów, zdefiniowaną przez profesora Jordana Petersona. Teraz, w części drugiej, często, gęsto będziemy po prostu na tym wszystkim już bazować. Więc najlepiej jest, rzecz jasna, wysłuchać tych podcastów o kreatywności w sposób chronologiczny, jeden za drugim. Lepiej nam się to wtedy wówczas w głowie wszystko poukłada. No i jeszcze ostatnia sprawa wstępna, zanim przejdziemy już stricte do treści podcastu. Otóż podziękowanie dla partnera filmu i jest to dla mnie naprawdę zaszczyt, ponieważ partnerem dzisiejszego odcinka są wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. Marka wydawnicza znana, myślę, każdemu, tak uczniowi, jak i nauczycielowi w Polsce. I słuchajcie, niedawno pojawiły się od FSIP-u nowości zawodowe. W naszej informatycznej branży warto zwrócić szczególną uwagę na łącznie aż 4 części zbiorów zadań praktycznych dla kwalifikacji INF-02. Super sprawa, gdy przygotowujemy się do egzaminów zawodowych w tej sieciowej kwalifikacji. I oczywiście mamy też dostęp do wielu innych podręczników, do INF-03 i INF-04. Wydawnictwo pięknie to wszystko przygotowało w postaci takich interaktywnych, ładnie animowanych katalogów. Te katalogi branżowe odnajdziecie pod skróconym adresem bit.ly/FSIP2023, pisane razem. bit.ly/FSIP2023. A być może też niektórzy z Was informatyką po prostu się interesują, z pasji. I stąd obecność na naszym kanale, natomiast w szkole średniej uczęszczają tak naprawdę na zupełnie inny kierunek. Warto wówczas pamiętać, że zarówno w tych nowościach zawodowych od wydawnictwa, jak i ogólnie w domenie sklep.fsip.pl znajdziecie pełne zestawienie podręczników do w zasadzie wszystkich popularnych kierunków w szkole średniej. Na przykład technik, mechatronik, elektryk, elektronik, logistyk, spedytor, ekonomista, handlowiec, no wiadomo, wymieniać można długo. W mojej opinii najwygodniej jest zawsze w serwisie sklep.fsip.pl skorzystać, zobaczcie, z takiej opcji menu branże i zawody. I tutaj łatwo już odnaleźć interesujący nas profil kształcenia. Czyli reasumując, mamy nowości wydawnicze, zapraszamy na bit.ly/FSIP2023, pisane razem, oraz warto też już po przejrzeniu tych animowanych katalogów udać się do domeny sklep.fsip.pl i tam zamówić dla siebie podręcznik i zdobyć wiedzę. Jest nam niezmiernie miło, że tak zasłużone w Polsce wydawnictwo postanowiło wesprzeć również naszą skromną edukacyjną robotę na YouTube. Serdecznie dziękujemy w imieniu całej społeczności naszego kanału. Okej, no i to tyle, jeśli chodzi o część organizacyjną materiału, a teraz życzę Wam już fajnego podcastu, dobrej rozkminy. I od razu przechodzimy do rozdziału 4 naszej opowieści. Rozdziału, który nosi tytuł Rola feedbacku odbiorców. Czyli nasza kreatywna twórczość w danej dziedzinie, a sprzężenie zwrotne, jakie ona wywołuje w tym środowisku. Reakcje, komentarze, zachowania ludzi, które powstają wskutek tej naszej aktywności, w reakcji na nią. Jak mądrze to wszystko poprowadzić w swojej karierze? Jak zadbać o własny komfort psychologiczny? No bo nie jest łatwo być twórcą, a tym bardziej innowatorem, czyli faktycznie podążać nieco inną ścieżką niż wszyscy. Co warto zrozumieć i co przydatnego można w tym kontekście sobie uzmysłowić, zrozumieć, czyli wdrożyć do własnego mindsetu? Lecimy. Austin Kleon mówi tak. Na początku swojej przygody w danej dziedzinie, no to w ogóle nie ma sensu myśleć o tym, jak też ludzie mogą zareagować na to, co my kreatywnie stworzymy, zrealizujemy czy wymyślimy. Nie ma sensu o tym myśleć, no bo po pierwsze to trzeba w ogóle stać się dobrym w tym, co robimy. Przede wszystkim trening, grindowanie, pasja robienia danej roboty i te słynne 10 tysięcy godzin potrzebnych do mistrzostwa. Skupiamy się na pracy głębokiej, na deep worku, a nie na ludziach i ich ewentualnych reakcjach. Czyli jest to idea pod tytułem owszem, oczywiście, każdy twórca robi to, co robi, aby docelowo inne osoby to faktycznie oglądały, konsumowały, przeżywały, czerpały z tej sztuki naukę, przyjemność czy twórcze katarzis. E viva l'arte, pewnie.
Czasami też robimy coś kreatywnie, aby z innymi porywalizować, na przykład w sporcie, e-sporcie czy w różnego rodzaju rozgrywkach toczonych pomiędzy ludźmi. Lecz zasadniczo no to faktycznie, każdy artysta, wirtuoz, mistrz, no różnie to w społeczeństwie określamy, każdy chce, aby jego twórczość była oglądana, konsumowana, analizowana, no słowem, fajnie jest czuć, że to co robimy zyskało jednak pewną publikę, rozgłos czy uznanie. Każdy twórca tego chce, no bo też żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Żyjemy wśród innych i jako ludzie uwielbiamy się realizować, tworząc rzeczy piękne, interesujące, wartościowe, estetyczne. I może to być oczywiście piękny obraz, super przyjemny interfejs w programie, może to być dzieło sztuki albo świetny do obejrzenia film. Czy nawet jakieś kreatywne zagranie piłkarza, skill w grze komputerowej, czy też sportowiec bijący jakiś rekord na bieżni. Każdy mistrz znajduje prędzej czy później publikę. Tak to podsumowuje Austin Kleon. Lecz to nie ty jako twórca poszukujesz tej publiczności, tylko to właśnie publiczność naturalnie znajduje ciebie. A zatem jest to pomysł pod tytułem bądź tak dobry w tym co robisz, że nie można będzie ciebie ignorować. Można się będzie z tobą nie zgadzać, można mieć inne zdania, punkty widzenia, preferować zupełnie inny styl niż twój. Lecz jeśli w czymś będziemy biegli, to stajemy się ikoną, zostawiamy coś po sobie, pewnym filarem, częścią składową całego community w tej dziedzinie i inspiracją dla innych. Oczywiście no też łatwo jest powiedzieć, że to publiczność sama znajdzie ciebie. Natomiast aby mogło się tak stać, no to my też musimy być w ogóle możliwi do odnalezienia. A to oznacza, że akt dzielenia się swoją twórczością, czyli tak zwane szerowanie czy networkowanie, trzeba taki akt dzielenia się tym co robię, winkorporować w swój proces twórczy. Regularnie dzielić się tym nad czym pracujemy, bo inaczej nikt nie będzie miał szansy nas w ogóle znaleźć. Tworzenie do tak zwanej szuflady nigdy nie przełoży się na proces twórczy, którego inni ludzie będą świadomi, którym się zainspirują, który będą chcieli naśladować, remiksować. I owszem, dzisiaj mamy social media, Twitter, YouTube, Facebook, Insta, TikTok, no wiadomo, oraz blogi, serwisy, fora, różnego rodzaju agregatory treści, witryny branżowe, Reddit, Wykop itd., itd. Niby dziś trudno jest nie wiedzieć, jak zdobyć publiczność, no bo wystarczy zacząć tworzyć. Lecz oczywiście też z drugiej strony tak wielki mamy nawał czy zalew informacji, takie bogactwo kanałów, witryn, profili, że aż ciężko jest się w tym wszystkim twórcy, jak to się mówi, wybić. Dlatego właśnie ta rada Austina Kleona jest taka bardzo zdroworozsądkowa, czerstwa, życiowa. Przede wszystkim rób to co robisz dobrze, solidnie, kreatywnie, z dużym nakładem pracy i jak najlepiej potrafisz. Wkładaj w to serducho. Jak również rób to wszystko regularnie, czyli powiedziałbym ja slajdeczowo. A ludzie wtedy przyjdą sami, zaciekawieni, na początku też myślący podobnie jak ty, którzy doceniają dzieło stworzone ciężką pracą. Docenią poziom detali, ile tutaj poszło pomyślunku, szlifowania tego wszystkiego, energii, dbałości. To się samo obroni, a ludzie przyjdą. Zobaczyć, skomentować, docenić wysiłek, czy po prostu cieszyć się tym produktem. Tak to się zaczyna. Po prostu trenujmy, a rezultaty, w tym obecność ludzi, przyjdą. W sensie i te rezultaty, i ludzie przyjdą. Jeśli to, co robimy, będzie zauważalnie dobre, solidne, jak to powiedziano w Biblii, odmierzone utrzęsioną miarą. No czyli każdy z nas ma taki pojemnik, jakim dysponuje. Czy to talent, czy genetyka, ale możemy trząść i trząść, żeby tam wsypać jak najwięcej wartości, małych, fajnych dodatków, detali, wykończeń, pracy. I wszystko to będzie tak upakowane, utrzęsioną miarą odłożone, że aż miło będzie na to popatrzeć. Na rezultat pracy człowieka, który poszedł o krok dalej, jak to mówią w Stanach. Poszedł te extra mile. Włożył serducho i czas w to, co zrobił. Tak się właśnie, w cudzysłowie, zdobywa publiczność. W cudzysłowie, bo właśnie paradoksalnie ludzie sami przyjdą popatrzeć. Wziąć w tym wszystkim udział. W tym, co się tutaj dzieje. Co też ten twórca, sportowiec, artysta tym razem stworzył, skomponował, zdołał wykonać. Lecz też z perspektywy twórcy nie jest zawsze łatwo wyjść na scenę, bo mamy jako ludzie wiele psychologicznych ograniczeń, czasem nawet lęku przed występami publicznymi. Istnieje też potrzeba akceptacji w nas, mamy różną pewność siebie na przestrzeni lat i różną samoocenę. Więc czy pomimo realizowania faktycznie dużej ilości dobrej pracy, istnieją też przeszkody ze strony naszego umysłu na tej twórczej drodze?
Jasne, że tak. I nie ma lekko. Posiadanie publiczności, czy to będą czytelnicy, internauci, widzowie, kibice, fani, zależnie czym się dana osoba zajmuje, czy pisze, maluje, montuje filmy, czy tworzy muzykę, uprawia sport, czy jest graczem w jakąś grę, no wiadomo, no to słuchajcie, wychodzenie na scenę, wiemy, że zawsze wiąże się z byciem ocenianym. Co psychologicznie trywialne, absolutnie nie jest. A na pewno nie dla naszego ego. Bo mamy jako ludzie taki atawistyczny, wrodzony odruch z czasów plemiennych, kiedy banicja, czyli wygnanie, często oznaczała śmierć. Stąd nawet jeden komentarz negatywny zauważamy i odczuwamy jako ludzie o wiele mocniej i żywiej, aniżeli nawet 100 pozytywnych reakcji. I dlatego też nie pomijamy rozdziału o roli feedbacku odbiorcy w tym podcaście, w tej opowieści o kreatywności. No i też tutaj można odnieść wrażenie, że Austin Kleon, kiedy poleca nam przede wszystkim regularną pracę, taką z serduchem i to niejako nie zważając w ogóle na opinię ludzi, no można tutaj odnieść wrażenie, że jego zdaniem, no to faktycznie muszę być w czymś ekspertem, mistrzem, innowatorem, no muszę coś robić dobrze, aby publikować. Natomiast Austin Kleon podkreśla tu wyraźnie, że chodzi mu o postawę i właśnie wcale nie o taki zero-jedynkowy podział. Bo jasne, fajnie jest być w czymś dobrym, wprawnym. Jako ludzie czerpiemy przecież taką naturalną frajdę z oglądania ludzi, którzy są w czymś wprawni. Super się ogląda na przykład będąc w podróży człowieka, który na stoisku ulicznym wprawnie nam kroi owoce. No samo to jak za sprawą wielu powtórzeń, ten człowiek potrafi ciachać wszystko nożem z niesamowitą szybkością. Tutaj doda migdałów, potem tąknie te owoce w jakimś słodkim soku, a następnie wszystko jednym zręcznym ruchem ręki ekwilibrystycznie zebrał do kubka i proszę bardzo, orzeźwienie dla pana 3,50 się należy. No takiego fachmana, rzemieślnika, który świetnie posługuje się nożem, ogląda się z prawdziwą przyjemnością. Mamy zawsze taką naturalną, też atawistyczną, wrodzoną przyjemność w oglądaniu ludzi, którzy są w czymś wprawni. Czy to będzie świetny kucharz, stolarz, gimnastyczka, piłkarz, który właśnie wykonał piękny dribbling, koszykarz, który wykonał super wsad, szachista grający bulety, gracz komputerowy robiący ace'a, wykładowca, stand-upper, aktorka teatralna, no cokolwiek robimy dobrze, jasne, że jest to w praktyce najprostszy i skuteczny sposób zdobycia dla swojej twórczości publiczności. Niemniej jednak, podkreśla Austin Kleon, współcześnie wcale nie trzeba być wirtuozem, żeby móc dzielić się owocami swojej pracy. Jak to zdefiniowaliśmy w rozdziale pierwszym, kreatywność to nie jest przecież jakaś iskra Boża, czy znamie Demiurga, że ktoś ni stąd ni zowąd siada, po czym spada na niego grom z jasnego nieba i jeb, nagle tworzy fantastyczną powieść, piękny utwór muzyczny czy ciekawy film albo interesujący wykład. No nie, jak powiedzieliśmy, kreatywność powstaje jako remiks wielu inspiracji i jest to proces wykorzystywania przez naszą sieć neuronową tak zwanej śnieżnej kuli naszych umiejętności, naszych przeszłych doświadczeń. I właśnie dlatego nie trzeba wcale być mistrzem, żeby móc zacząć swoją twórczość publikować, szerować, udostępniać. Weźmy na przykład szachy. No, jeśli się jest Magnusem Carlsenem czy Hikaru Nakamurą, no to ludzie zainteresowani szachami wręcz sami przyjdą obejrzeć streama tych osób, no właśnie dlatego, że są tak dobrzy w tym, co robią, tak wprawni. Lecz czy to oznacza, że nie można streamować szachów mając internetowy ranking na poziomie 1200, 800 czy nawet 500? No właśnie nie, no bo przecież można na tym streamie pokazać proces własnej nauki, w ogóle poznawania szachów, rozwoju, polepszania się. To nie jest tak, że tylko mistrzowie mogą zyskać publiczność. Oczywiście faktycznie będzie im za sprawą tej wykonanej przez nich pracy, tych tysięcy godzin analizy gry szachowej, no i też talentowi w tej dziedzinie, będzie im nieco łatwiej zdobyć publiczność, no ale to też chyba dobrze, no bo przynajmniej świat jest tutaj sprawiedliwy. Tyle czasu zainwestowałeś, no to teraz czerpiesz z tego benefity. Lecz przecież także mniej wprawni gracze mogą się dzielić tym, kto ich zainspirował. Mogą to też być gracze zupełnie casualowi, wcale niekoniecznie chcący zostać mistrzem świata czy nawet grandmasterem. Ale podzielą się ze swoją publiką tym, czym sami żyją. Tą nauką szachów, rodzącą się pasją do nich. I to też w praktyce przyciągnie publikę, której bliżej będzie do zmagań osoby początkującej, aniżeli do skomplikowanych, trudnych, wysublimowanych zagrań mistrzów. Taka osoba znajdzie bratnią duszę w człowieku, który też popełnia błędy, podwiesza figury, który tak samo jak ona ma problemy w podniesieniu swojego rankingu, w znalezieniu dobrych źródeł do nauki, w zapamiętywaniu otwarć i rozgrywaniu końcówek. I tak samo działa to też w innych kreatywnych dziedzinach życia, nie tylko w szachach na Twitchu.
Więc tak reasumując, co dokładnie mówi Austin Kleon, to jest to: skup się na byciu dobrym, wkładaj w to, co robisz, serducho, zaangażowanie, bądź regularny, ale dzielić się tą swoją podróżą w danej dziedzinie możesz stosunkowo szybko. Jako twórca bądź po prostu otwarty, ciekawy tej dziedziny, pozytywnie nastawiony, miej też poczucie humoru. Oraz jako entuzjasta, amator, czyli nie mistrz, bądź też gotowy wyglądać czasem nieprofesjonalnie, nieporadnie, bezmyślnie, czy nawet czasem głupio. Czyli miej też tak zwaną pokorę i dystans do siebie. I ponownie, publiczność sama cię odnajdzie. Jeśli będziesz pracować systematycznie, poprawiać swój warsztat, dzielić się swoją pasją, to ludzie przyjdą. I wcale nie musisz być wirtuozem. Mistrzowie danych dziedzin, owszem, zawsze mają łatwiej, aby zdobyć publikę, no ale jednak też dokonują tego olbrzymim wysiłkiem. No coś za coś. Jeśli my nie poświęciliśmy tysięcy godzin na szlifowanie swojego skilla w tej danej dziedzinie, jeśli nie potrafimy błyszczeć, zmieniać tej dziedziny, inspirować innych, realizować zupełnie nowatorski styl, no to nie oczekujmy też od razu followujących naszą twórczość tłumów ludzi. Warte śledzenia treści, podkreśla Austin Kleon, można znaleźć także wśród entuzjastów, pasjonatów, amatorów, nawet początkujących, niekoniecznie właśnie chodzących ideałów. Ludzie oczywiście czasem wykazują takie mocno naiwne, wyidealizowane wymagania wobec twórcy, że powinien być nieomylny, grać jak najlepiej, wszystko mieć przygotowane bezbłędnie, no ale to dlatego, że istnieje też, i tutaj rozpoczynamy inny wątek, taki klasyczny rozdźwięk, taka dychotomia, podział pomiędzy twórcą a widzem, pomiędzy ich perspektywami. Otóż, ludzie pracujący kreatywnie skupiają się, tak w myśleniu, jak i w dyskutowaniu o swojej twórczości, przede wszystkim na procesie, który realizują. Czyli uwielbiają analizować metody swojej pracy, treningu, detale tworzenia czegoś, podjęte decyzje, adaptacje, niuanse własnego stylu, swojego podejścia. No słowem, skupieni są mocno na tym jak, czyli w jaki sposób realizują swoją pracę. A zatem twórca kładzie nacisk na proces. Natomiast odbiorca, widz, czyli ta publiczność, skupiona jest najbardziej na samym produkcie, czyli efekcie końcowym tego procesu. Widać to fajnie, kiedy na przykład sportowiec udziela wywiadu. Reporterzy prawie zawsze pytają ich o wynik rywalizacji, ich performance, o osiągnięty właśnie rezultat. Na przykład na olimpiadzie, podczas trwania mistrzostw, jakichś turniejów, czy nawet w pojedynczym meczu. Czy jesteś rozczarowany drugim miejscem? Pyta często dziennikarz. Czego zabrakło, żeby w tamtej sytuacji strzelił pan bramkę? Jak to się stało, że straciliście w 43 minucie prowadzenie? I tak dalej, i tak dalej. Odbiorcom chodzi zawsze o wybrane sytuacje z tego konkretnego występu. O ten produkt, jakim w przypadku sportowca jest dosłownie występ na arenie. A jak odpowiadają ci sportowcy? No opisują często swoje przygotowania, rodzaj treningu, analizę przedmeczową. Często mówią coś w stylu: skupiałem się na tym, żeby dać z siebie wszystko. Gra cała drużyna, a nie jeden zawodnik. Albo nasza taktyka obronna na ten mecz była taka i taka. Mieliśmy założenie pilnować skrzydeł. No i tak dalej, rozmawiają zawsze o procesie. O tym, w jaki sposób zaplanowali cały swój performance. Prawda jest natomiast taka, że odbiorca z natury zainteresowany jest zwyczajnie przede wszystkim produktem. Widowiskiem, obrazem, rzeźbą, filmem, posiłkiem, no zależnie co dany twórca wytworzył. Wiemy też dobrze, że jako piłkarz jesteś tak dobry jak twój właśnie zagrany mecz. Jako scenarzysta czy reżyser, tak dobry jak ostatni sezon tworzonego przez ciebie serialu. Jako youtuber, tak jak twój najnowszy filmik. Krytyka spada też na ludzi najczęściej nie za całokształt, za ten long run, za proces, tylko właśnie za konkretne dzieła, za najświeższe wydarzenia. Kolejna sprawa to, że szczególnie w internecie ludzie bardzo dużo i często krytykują, no bo generalnie zapewnia to ich wypowiedziom więcej atencji. Gdyż czasem to nawet nie te konstruktywne, ale właśnie wręcz prześmiewcze, agresywne czy bardzo dobitne słowa. Zawsze to wzbudza w social mediach więcej reakcji, więcej kontrowersji aniżeli wyważone, kulturalne słowa. No taka jest po prostu mechanika, która podszywa social media i sekcje komentarzy w tych usługach. Mówiliśmy już o tym w odcinku 3 podcastu Filozofia Mr. Robot, który nosi tytuł Czym rozczarowało cię społeczeństwo? Te słowa wypowiedziała Krista, psycholog Eliota. Polecam, kto jeszcze nie przesłuchał. Tam właśnie pogadaliśmy fajnie o tej atencyjnej premii, jaką wskutek wielu ludzkich reakcji zarejestrowanych przez algorytmy, no te serwisy social mediowe faktycznie przyznają wypowiedziom najbardziej jaskrawym.
Raz, że jako ludzie i też jako Polacy lubimy sobie ponarzekać, a dwa, że akt oceniania, który jest też najwyższym poziomem taksonomii, zawsze stawia oceniającego ponad ocenianym. I to często w wygodnym przecież fotelu sędziego. Jak również w przypadku wypowiedzi agresywnych, pojawiają się też tak zwani obrońcy, czyli ludzie, którzy bardzo często słusznie starają się pokazać, że dane jaskrawe słowa są zdecydowanie przebarwione, niepotrzebnie albo pejoratywne, albo też odwrotnie, niepotrzebnie wychwalające coś lub kogoś pod niebiosa. Czasem komentarze mogą być też nielogiczne, kłamliwe, niesprawiedliwe, a bywa, że i niekulturalne. Albo jest to po prostu trollowanie. Natomiast odpowiadaniem na takie wypowiedzi, dawaniem im atencji, i tak właśnie paradoksalnie przyczyniamy się do tego, że to właśnie te najbardziej jaskrawe słowa wyświetlą się potem wszystkim w dyskusji. No bo te słowa są najczęściej komentowane. O czym też warto pamiętać, gdy jesteśmy internetowymi twórcami, to że dany człowiek, nawet jeśli napisze coś, że tak powiem, ridiculous, czy to będzie kłamliwe, agresywne, czy trolujące, czy nawet wysoce niekulturalne, pamiętajmy zawsze o tym, że co do zasady, każdy z nas żyje własnym życiem i potrzebujemy dystansu. No taki internauta napisze to, co napisał, na szybko, fast foodowo, bo miał gorszy dzień i idzie dalej, wraca do swojego życia. Zapomina o całej sytuacji po paru minutach. Więc nie przejmuj się przejawami chamstwa czy jakąś słowną napaścią, bo po co się przejmujesz, analizujesz, mój Boże, skąd taka reakcja, może jednak coś zrobiłem nie tak, jaki to ma sens? Uśmiechnij się i wracaj też do swojego życia, tak samo jak i tamta osoba. Naprawdę nikt nie przejmuje się tobą dłużej niż te kilka sekund, które poświęcił na ten, no w tym przypadku wątpliwej jakości, pełen epitetów komentarz. To po co ty na to masz tracić swoją energię psychiczną? Bez sensu, prawda? Dlatego warto mieć dystans. I po prostu wrócić do swoich zajęć. Powiem wam też jednak, iż na początku twórczości, o tym też wspominał Austin Kleon, twórca ma łatwiej. Bo kiedy nie jesteśmy jakoś mocno popularni, w sensie to co my robimy, nasza twórczość gromadzi raczej małe grono ludzi, którzy myślą podobnie, są tacy likely minded, jak to się mówi, no to wówczas naprawdę 99% komentarzy jest fajnych, ciekawych, osobistych, takich normalnych, że tak powiem. I nie w sensie, że tylko pozytywnych, także krytycznych, ale konstruktywnie krytycznych, z perspektywy ciekawych rozmów o danej dziedzinie. I dlatego wówczas twórcom jest naprawdę fajnie z ludźmi pisać. Jednak kiedy ta publika zrobi się już większa, no to spektrum, że tak powiem, tych wypowiedzi, reakcji i zachowań staje się już dużo bardziej zróżnicowane. A już najbardziej różnorodne to bywają wypowiedzi na temat osób znanych globalnie, czyli tak zwanych celebrytów albo polityków. Wtedy to już w ogóle, czytając takie komentarze, człowiek traci szare komórki. Podam wam też zresztą taki mniej ekstremalny przykład z własnej praktyki. Otóż komentarze w serwisie egzamininformatyk.pl, gdzie znajdują się pytania do egzaminów zawodowych. Na początku, kiedy odpalaliśmy witrynę, no to wszyscy w zasadzie ludzie w komentarzach dyskutowali o pytaniach. Zastanawiali się, czy dana odpowiedź w tym pytaniu na pewno jest poprawna. A nawet mieliśmy system wprowadzania pytań wymyślonych, czyli zaproponowanych przez internautów. Dzisiaj, kiedy serwis stał się już bardzo popularny w wielu szkołach, no to jakość tych komentarzy stała się, no powiem szczerze, rynsztokowa. Głupoty, trollowanie, wyśmiewanie, słowa niecenzuralne, fast foodowe komentarze, które nawet gdy się je przeczyta, no to ciężko stwierdzić, czy niosą w ogóle w sobie jakiekolwiek logiczne przesłanie i znaczenie. Także pamiętajcie o tym, twórcy, kiedy to co robicie rozrośnie się, to statystyczna jakość komentarzy niestety zawsze naturalnie spada. Dlatego też warto, w trosce o tę normalną, w sensie nietrolującą, zainteresowaną tematem, kulturalną część społeczności, absolutnie banować wypowiedzi chamskie, nielogiczne, bezsensowne czy wulgarne. Każdy myślący człowiek jest oczywiście zwolennikiem pełnej wolności słowa i dlatego mamy czasem opory przed banowaniem, no ale to właśnie my jako te osoby posiadające narzędzia moderacyjne, no my jesteśmy odpowiedzialni za całą społeczność, za jakość dyskusji, za to, żeby osoby młode nie musiały oglądać wulgaryzmów, żeby można było po prostu normalnie podyskutować. No i tak to jest do momentu, aż popularność tego, co robisz, nie osiągnie kolejnego, następnego poziomu, levelu, bo gdy mamy na przykład 1 000 000 subów i kilkaset komentarzy pojawia się na przykład w 5 minut po uploadzie filmu czy podcastu, no to wówczas nie nadążymy już z moderacją i pozostawimy to w większości przypadków własnemu biegowi. Niestety logiczny wniosek jest wówczas prosty. Przede wszystkim chcemy przecież tworzyć, a nie odpowiadać na tak liczne wiadomości i komentarze, lub też moderować je.
a jak spróbujemy to zrobić i odpowiemy, no to w tym czasie już pojawią się następne. Po prostu nie sposób tego przy takich dużych zasięgach, już wtedy po prostu mówiąc kolokwialnie, ogarniać. Nasz kanał Pasja nie jest wcale też aż taki duży, a my już nie odpowiadamy na 95% komentarzy, maili, zapytań, próśb o pomoc i różnych propozycji, czy też różnego rodzaju pytań. A co dopiero przy większym kanale? Osobiście staram się na przykład świeżo po uploadzie nowego filmu trochę z ludźmi faktycznie popisać, pogadać. Może też zauważyliście, że często daję pod filmami sporo tak zwanych serduszek. Dla mnie to jest po prostu forma szybkiego podziękowania Wam za obecność. Na zasadzie, że przeczytałem ten komentarz, dzięki, że tu jesteś, dzięki, że chciało Ci się coś napisać, dlatego klepię cierpliwie te serduszka. No ale też przy kilkuset filmach to codziennie w tym panelu YouTube pojawia się kilkadziesiąt komentarzy, na które mógłbym odpowiadać. I to z przeróżnych filmów, czyli z przeróżnych też dziedzin. Nie sposób odpisać nawet na część tych pytań. I to też jest uczucie, z którym jako twórca musisz sobie poradzić. Bo ja z natury na przykład lubię pomagać ludziom, lubię też dyskutować, pokazywać niuanse, zarysowywać cały swój punkt widzenia, no ale też świata nie zbawisz. I dużo lepiej jest przecież poświęcić swój czas na przygotowanie nowego, kolejnego i dopracowanego filmu, który mogą obejrzeć wszyscy zainteresowani, zamiast odpisywać na setki krótkich, siłą rzeczy jednak fast foodowych komentarzy. Kolejnym aspektem zdobycia tej większej już publiczności aniżeli ta startowa, początkowa, to także jest Twoje zderzenie z ludźmi, jako twórca, których ego no niejako jest rozsierdzone Twoim sukcesem, zdenerwowane, tak podświadomie. Szczególnie dotyczy to ego ludzi, którzy działają w podobnej branży co Ty, zajmują się czymś podobnym. No bo ta Twoja aktywność, posiadanie publiki, swego rodzaju widziane w tej grywalizacji jako sukces, przypomina też tym ludziom, że sami mogliby osiągnąć więcej ciężką pracą. No i wtedy umysł stara się zawsze takie napięcia w człowieku szybko rozładować. I taka osoba na przykład ogląda Twój film, dzieło sztuki, słucha stworzonej przez Ciebie muzyki, czy ogląda rozgrywkę, w której bierzesz udział, ale tylko do momentu, aż znajdzie punkt, w którym może się nie zgodzić z Tobą, z Twoją decyzją, w sposobie, w jaki coś zagrałeś, wykonałeś. I wtedy może już z ulgą w głowie stwierdzić: aha, tutaj się nie zgadzam i dlatego mam już przyzwolenie, aby tego twórcę ocenić pejoratywnie, albo wręcz negatywnie. I wtedy taka osoba się relaksuje, mówiąc sobie coś w stylu: no ten twórca może i ma publikę, ale prawda jest taka, że ja wiem lepiej, jak to się powinno robić w tej danej dziedzinie. Czyli zamiast inspirować się, analizować, co osoba robi dobrze, patrzeć też na całokształt, no taki odbiorca wskutek swojego ego szuka takiego usprawiedliwienia, błędu, jakiejś dziury w całym, czegoś, co może mu się albo nie spodobać, albo co jego umysł zrealizowałby inaczej, w sensie w innym stylu. I jakby cała atencja tego umysłu, tego światła świadomości tej osoby, jest skupiona tylko na tym spornym momencie, na tym detalu, ignorując całokształt dzieła. A twórca, jak wiemy, skupiony na procesie, który realizuje, na dalszej perspektywie, może wyjaśniać swój tok myślenia i decyzje, które podjął, ale jak wiemy, odbiorca nie tego oczekuje, bo jemu chodzi o produkt, a nawet o jego konkretny detal. I tu zawsze pojawia się dysonans, ta dychotomia, o której mówiliśmy. A tym bardziej, że w przypadku tego odbiorcy istnieje w jego ego też jakiś rodzaj wewnętrznego rozżalenia czy rozirytowania. Dlatego ja zawsze mówię: nie porównujmy się z innymi, bo to jest po prostu mechanizm ego. Rezultatem porównania może być tylko próżna satysfakcja, jeśli wychodzimy na plus wobec kogoś. Albo odwrotnie, rozżalenie, rozirytowanie, jeśli wychodzimy na minus w tym porównaniu. I po co to komu? Niech każdy robi swoje, na miarę swoich możliwości. Więc zamiast mierzyć linijką swoje zasięgi, czy to na przykład na YouTubie w tej grywalizacji, czy też w życiu, porównywać portfel, wygląd fizyczny, partnera życiowego, samochód, mieszkanie czy dom, władzę, czy nawet skiny w grach komputerowych, żeby podać już nieco lżejszy przykład, no to wszystko to jest energią ego, a zadaniem ego jest walka. Walka o status w hierarchii społecznej dominacji. Lecz to nie ma nic wspólnego ze szczęściem. Natomiast my jako twórcy miejmy świadomość tego, że oczywiście w niektórych konwersacjach no będziemy mieć do czynienia także z osobami, które pod płaszczem zapisanych słów tak naprawdę mają do nas pretensje, bo się z nami porównują. Czy to na plus, czy to na minus, różnie to bywa. Po prostu będąc wśród ludzi, w społeczeństwie, a więc także jako twórca, zawsze gdzieniegdzie doświadczymy energii ego.
jest to w pewien sposób niestety nieuniknione. Zwłaszcza wśród ludzi młodych, no bo też osoba dojrzała, czyli po 25 roku życia, choć też nie zawsze zależy to od wieku, jak wiemy, no ale jednak zazwyczaj potrafi być już bardziej świadoma działania swojego racjonalizującego umysłu. I stąd potrafi używać bardziej obiektywnej perspektywy, czyli mniej skażonej wpływem własnego ego. Najlepszym papierkiem lakmusowym do sprawdzenia jakości komentarza i czy warto się w niego wczytać, jest istnienie postawy szacunku, miłości w tej wypowiedzi. Oczywiście nie mówię tu o miłości typu eros, tylko raczej agape, czyli postawy naturalnego szacunku do drugiego człowieka. Jeśli czujemy w rozmowie, że ktoś pisze właśnie z takiej perspektywy, nawet coś nam wytykając, krytykując, nadstaw ucha. To jest najlepszy feedback. A przynajmniej jest on obiektywny, bo pozbawiony tego porównywania się, lecz zogniskowany raczej na faktycznie danej dziedzinie i na faktach, na prawdzie. Kolejna sprawa, i tu również w swojej trylogii Austin Kleon o tym wspomina, otóż jako twórcy mamy pełne prawo, jak to się mówi w Polsce, sprzedać się, czyli zarabiać na swojej kreatywnej pracy. Bo istnieje też w społeczeństwie taki mit tak zwanego biednego artysty. On tak kocha sztukę, że i tak pracuje całymi dniami, ale robi to prawie za darmo. Ledwo zawiązuje koniec z końcem, ale wtedy jest szlachetny. Natomiast jeśli ośmieli się swoje dzieła sprzedawać, no to, mówi Austin Kleon, przygotuj się wtedy jako twórca na bycie punched, czyli uderzonym pięścią w twarz. Zostaniesz na pewno za to zaatakowany jako twórca. No może nie fizycznie, ale na pewno słownie. Jeśli o mnie chodzi, no to pewnie również widzę ten efekt, ale jest on współcześnie dużo, dużo mniejszy. Dojrzaliśmy jako społeczeństwo. Ludzie rozumieją już, czym jest patronite, crowdfunding, współprace reklamowe, że to jest sytuacja, gdzie tak naprawdę wygrywają wszyscy. Wygrywa twórca, bo może się utrzymać, wygrywa community, bo zyskują dzieła tego twórcy, no i firmy i marki też wygrywają, no bo realizują skutecznie i targetowaną reklamę, bo też przecież wybierają, gdzie może być potencjalne zainteresowanie ich produktem, na których kanałach. Pamiętam natomiast czasy dawne. Był taki youtuber informatyczny, nazywał się Kamil Scheicht. Jeśli to ogląda, to pozdrawiam. Kilka twoich tutoriali także widziałem i kojarzę. No i Kamil został po prostu zhejtowany za to, że sprzedawał widzom części swojego komputera. Jako taki token, cegiełkę w celu zakupienia nowego sprzętu do tworzenia kolejnych filmów. Został określony, o ile pamiętam, żebrakiem przez youtuberów minecraftowych i chyba też wykopowiczów, bo ludziom w Polsce wtedy się jeszcze w głowach nie mieściło, że można tak po prostu jako twórca postąpić, szukać wsparcia wprost u widzów. Ja sam zresztą używam dzisiaj w domu kompa stacjonarnego z RTX-em 3080 i w jakimś tam procencie także został on ufundowany przecież przez was, widzów. No bo część pieniędzy zarabiam z YouTube'a, czy z AdSense'a, czy współprac, czy też właśnie na Patronite. Natomiast wtedy Kamil Scheicht wyprzedzał czasy, w których przyszło mu tworzyć. Więc reasumując, jako twórca masz prawo zarabiać na swojej pracy, różnymi metodami. Nawet Michał Anioł nie malował sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej za darmo. Tym bardziej ty nie musisz zbawiać świata, a wręcz potrzebujesz przecież środków finansowych, sprzętu, czy jako twórca wideo, czy jako sportowiec, muzyk, piłkarz, no ogólnie jako osoba poświęcająca na coś swój czas. I tak samo twoja rodzina ma pełne prawo do godnego życia. No chyba, że jesteś nauczycielem w Polsce. Żarcik, tak? No chociaż może pół żart. To straszne, jak w Polsce aktualnie wyglądają nakłady na edukację, więc będę wszędzie o tym mówił, wybaczcie, musiałem, bo to ważne dla nas wszystkich. Kolejna sprawa, wracając już do tematu, feedback ludzi, pomimo analizy tych problemów, które przedstawiliśmy, jest naprawdę zajedwabistą rzeczą. Ja jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim ludziom, którzy poświęcają czas, żeby jakiś feedback, jakąś uwagę, krytykę, czy konstruktywną, czy nie, pomysł dla mnie jako twórcy, jeśli to zostawiłeś, dziękuję. Autor nigdy nie posiada świeżego spojrzenia na swoje dzieło, no bo on realizuje proces, mówiliśmy o tym. Natomiast odbiorca posiada to tak zwane świeże oko, bo skupia się na rezultacie, na produkcie końcowym, na takim autentycznym doświadczeniu tego dzieła. Właśnie dlatego wartościowe komentarze poszerzają nasze zrozumienie tego, jak ten owoc naszego procesu twórczego wchodzi w interakcję ze świadomością odbiorcy, z umysłem, duchem, psychiką naszego odbiorcy. I na serio bardzo często komentarze dostarczają mi takich punktów widzenia, których ja nigdy bym sobie w głowie nie mógł nawet wyobrazić, wykoncypować, że ktoś może z tej perspektywy popatrzeć na to, co ja wykonałem, z tego punktu widzenia.
I jeszcze dwie ostatnie sprawy co do feedbacku od ludzi. Po pierwsze, śmiało opowiadajmy i mówmy o detalach procesu, który realizujemy. Nie zniechęcajmy się dlatego, że ludzie generalnie wolą dyskutować o jego konkretnych produktach, owocach. Mów, kto cię zainspirował. Dziel się źródłami. Wyjaśniajmy co, jak i dlaczego w taki, a nie inny sposób zrealizowaliśmy. Bo będąc na scenie jako twórcy, jesteśmy też przecież źródłem inspiracji dla innych tworzących, którzy przyjdą po nas. I dla nich to będzie mega cenne, aby poznać nasz styl. Czy to w sporcie, w muzyce, w tworzeniu filmów, whatever. Abyśmy podzielili się naszym zapleczem, warsztatem, technikaliami, treningiem. I druga sprawa, nie wolno nam nigdy popadać, jako twórca, w postawy skrajne. I są to narcyzm, czyli takie przekonanie, że ja i tak wiem wszystko najlepiej i to w każdym temacie na świecie. A na drugim końcu spektrum jest tak zwany impostor syndrome, czyli zwątpienie w ogóle w sens swojej twórczości. Czujemy się niegodnie wyjścia na scenę, jakbyśmy kogoś udawali. Obie te postawy są zwyczajnie błędne, ślepe i niepotrzebne. Na szczęście to, co nas przed nimi chroni, i tu niejako zataczamy pełne koło w tym rozdziale, to właśnie pokorna, sfokusowana, ciężka praca z sercem nad swoim warsztatem. Osoba pokorna nie wpada w narcyzm. Za dobrze i za dokładnie zna niuanse swojej dziedziny. Tak zwany efekt Dunninga-Krugera, czyli znacznego przeceniania swoich realnych umiejętności. No osobie pokornej to nie grozi. Bo pokora oznacza długie godziny studiowania danej dziedziny i świadomość, jak wiele jeszcze nie wiem. Podobnie ciężka praca głęboka, to wkładanie serca i zaangażowania w pracę tych długich godzin, no to sprawia, że jesteśmy też odporni na syndrom oszusta, że kogoś udajemy, że się nie nadajemy. Nasza samoocena jest dobra, no bo sami wiemy dobrze, jak wiele realnej roboty faktycznie poszło w dane dzieło, ile tego serca, czasu, atencji tam włożyliśmy. No i kończąc już ten dość długi, ale też ważny rozdział czwarty, jako doświadczony twórca, zatem nie już rozpoczynający tę drogę, lecz już później, kiedy publika rzeczywiście przyszła i jest obecna, zadbajmy zawsze o możliwość pomagania innym twórcom. Nie tylko poprzez dzielenie się kulisami naszego warsztatu, lecz także poprzez realne zaproszenie i wspieranie innych, utalentowanych, często młodszych twórców. Piłkarze stają się często trenerami lub otwierają prywatne szkółki piłkarskie. Kucharze szkolą przyszłych szefów, ucząc ich rzemiosła. Szachiści coachują podopiecznych, czasem nawet początkujących. Nagrywają też kursy wideo, streamują. No słowem, wiele wsparcia dostaliśmy jako twórcy od społeczności, no to też wiele od siebie tym ludziom dawajmy z powrotem. Nie tylko same nasze dzieła, lecz także twórzmy całe ekosystemy rozwijające to dane community, poprawiające całą dziedzinę w porównaniu do czasów, kiedy my sami zaczynaliśmy. Tyle. Myślę, że to był dobry rozdział. Wiele udało nam się tutaj postaw, sytuacji i niuansów współpracy z ludźmi, feedbacku naświetlić. Koniec rozdziału czwartego. Pora na piąty. Czyli mamy już rozkręcony proces twórczy. I teraz pytanie brzmi, jak go zasilać? Pielęgnować? Jak się nie wypalić? Jak pracować mądrze, będąc już nieco dalej na ścieżce, mając już opanowane fundamenty? Tytuł rozdziału: Podróż w nieznane. Inspiracja. Lecimy. Jak pamiętamy z poprzedniego podcastu, umysł, nasza sieć neuronowa, tworzy kreatywne pomysły z naszych inspiracji i doświadczeń. Remiksuje je i ponownie używa. Tak samo jak nasze ciało buduje swoje komórki z pożywienia, ponownie używając tych składników. Więc dlatego tak ważna w życiu człowieka jest dieta. To, co wkładamy do głowy, później będzie bazą do budowania naszych myśli. I stąd właśnie dobra lektura, wartościowe książki, wiedza, doświadczenie, zrealizowane projekty to jest zawsze inwestycja w siebie. Natomiast problem, jaki wielu doświadczonych twórców napotyka już nieco później na tej swojej ścieżce, no to właśnie brak nowych inspiracji. Przestali się karmić. Na przykład, gdy jesteś nauczycielem, no to wiele z siebie dajesz. Tłumaczysz, wyjaśniasz, pokazujesz, wiadomo. Lecz to kosztuje czas i energię. Czas i energię, których nie przeznaczysz już na rozwój, na nowości, na inwestowanie w samego siebie. Zawsze trzeba więc pamiętać o równowadze w swoim procesie.
że w swój proces twórczy, jako osoba chcąca pozostać długo kreatywna, muszę winkorporować nie tylko wydawanie mojego kapitału idei, moich zasobów, lecz także znaleźć czas na nowe technologie, podejścia, projekty zajawkowe, na coś kompletnie spoza pudełka. Wiele osób, które odczuwa stagnację twórczą, czyli coś w rodzaju wypalenia, no pierwsze pytanie, jakie bym sobie w tym momencie zadał, to czy na pewno karmię swoją głowę nowymi inspiracjami? Czy też może jednak od dłuższego czasu ta moja sieć neuronowa jest w stanie postu? Więc naturalnie te kreatywne soki uległy znacznemu wysuszeniu. Te kreatywne mięśnie atrofii. A zatem wniosek numer jeden. Jesteśmy w tej grze, w tej naszej kreatywnej pracy, zawsze nastawieni na long run. A zatem na bycie jak najdłużej osobą twórczą. Więc trzeba wychodzić w nieznane, próbować nowych technologii, innych metod treningowych, zmienionego setupu do pracy, tworzenia też być może w różnych miejscach, podróżowania, rozmawiania z innymi pozytywnie zakręconymi maniakami z naszej branży. Realizujmy dużo side projects, dużo fun projects. Bawmy się kompletnie zmienioną formą realizowania czegoś. Jeśli zazwyczaj realizujesz długie filmy, przygotuj jakiegoś shorta, krótką formę. Jeśli nagrywasz zawsze coś przygotowanego, to zdecyduj się dla odmiany poprowadzić live'a. Jeśli zawsze pracujesz w zaciszu domowym, to tym razem spróbuj coś zrobić w kafejce czy w coworkingu. Zrealizuj też czasami coś w sposób niedbały, kompletnie nie tak jak zazwyczaj, nie stosując klasycznych wypracowanych przez ciebie metod, gdzie nawet rezultat końcowy może nie być specjalnie dobry. To może być messy, to może być niedokładne, nieładne. No reasumując, pomagaj swojej sieci neuronowej w różnej stymulacji, czyli dostarczaj jej bodźców, idei, nowych metod. Brak entuzjazmu, taka stagnacja, to często po prostu objaw realizowania czegoś po raz enty dokładnie w taki sam sposób. Kolejna sprawa, i tutaj fajnie o tym napisał Radosław Kotarski w swojej książce Inaczej, tak zwany efekt podkopania. Już tłumaczę, o co chodzi. Otóż jeśli dany projekt realizujemy z własnego wewnętrznego pomysłu, z potrzeby tworzenia, przelania myśli na to końcowe dzieło, no mówiąc skrótowo z wewnątrz, no to wówczas zazwyczaj nie mamy absolutnie problemu z ukończeniem takiej pracy. Natomiast, jeśli tworzymy jakiś projekt wskutek zlecenia zewnętrznego, czyli mówiąc najprościej, ktoś płaci nam za zrealizowanie tego projektu, no to wówczas można już odczuć znaczący spadek kreatywnej mocy twórczej. Czyli na przykład sytuacja, gdy artysta, malarz czy też rysownik ma stworzyć zamówiony przez daną osobę portret. Albo programista webowy ma stworzyć zamówioną przez daną firmę witrynę, wizytówkę. No i nie jest on na początku swojej przygody, kiedy każdy projekt to czysta frajda, tylko wręcz przeciwnie, już wiele stron w swoim życiu wykonał. Albo przykład z mojej pracy. Zamówiono u nas kilkanaście internetowych lekcji do zrealizowania. Czasem jako filmy, czasem jako artykuły, czasem i to i to. No i tematyka tych lekcji była już ustalona, no bo była zgodna z tak zwaną podstawą programową i planem nauczania. No i taki projekt wykonuje mi się w praktyce dużo trudniej, z większą tak zwaną blokadą twórczą, aniżeli na przykład odcinek na YouTube'a, gdzie sam go wymyśliłem. Z wewnątrz siebie powstał ten pomysł, ten temat. No i to jest też taki paradoks, no bo za te zamówione lekcje dostanę wypłatę. Zaś na YouTubie, czysto finansowo, to będą grosze. Ale mnie również ten twórczy szlak trafia przy tym projekcie płatnym. No męczę się z pisaniem tego na zlecenie, czegoś z zewnątrz. I dopiero deadline jest w stanie mnie mocno zmobilizować. I to jest właśnie ważny wniosek, gdy nasza pasja stała się już pracą. Że motywacja zewnętrzna jest nieporównywalnie słabsza, aniżeli motywacja wewnętrzna. Mimo, że to te zewnętrzne, zlecone projekty są najlepiej płatne. To jest właśnie ten efekt podkopania, że nagrody zewnętrzne stoją w opozycji do tej naturalnej frajdy zrobienia projektu wymyślonego przez siebie. I też na pewno zauważycie taki efekt podkopania w swojej własnej pracy. Pracy, która w początkach była czystą pasją. Jak sobie z tym poradzić? No trzeba być nie tyle motivated, ile raczej driven. Czyli mieć wizję i pewną tożsamość na swój temat, styl bycia, zamiast tylko motywacji. A więc po pierwsze należy być świadomym występowania tego efektu podkopania. Warto sobie to uzmysłowić w głowie. I po drugie, miksować sobie realizowanie projektów tak zajawkowych, tych wewnętrznych, które niejako z natury potrzebujemy z siebie wyrzucić jako artyści, razem z tymi typowo zarobkowymi, rzemieślniczymi, że tak powiem. Czyli trzeba być profesjonalistą. Robić codziennie robotę, być obecnym na miejscu pracy, treningu. Jak to mówią Amerykanie, first of all, show up.
pojawiaj się. A zatem to miksowanie dwóch rodzajów projektów trzeba zawsze zacząć odpowiednio wcześnie. W sensie długo przed deadline'em tego projektu zarobkowego. Żeby zdążyć, żeby pracować regularnie, slajdeczowo. No bo jeśli czasu będzie mało do momentu rozliczeń finansowych, no to wówczas nie ma rady. Ten projekt wymyślony przez nas, wewnętrzny, zajawkowy, po prostu będziemy zmuszeni i tak odłożyć na rzecz roboty zarobkowej. Czyli systematyczność jest tutaj ważna. To bycie pro, pojawianie się. I też faktycznie rozpoczęcie tej pracy, czyli tak zwana technika chunkingu. Zróbmy przynajmniej pierwszy krok. Mały fragment, rozpocznijmy tę robotę rzeczywiście fizycznie, czyli po angielsku mały fragment, a zatem chunk. Słonia nie pogryziemy od razu, a jak już zaczniemy ten projekt realizować, nawet ten zewnętrzny, no to także i w niego w końcu się wkręcimy. Kolejną taką sprytną i też do bólu prostą sztuczką jest pozostawianie dla samego siebie tak zwanego okruszka chleba, po angielsku breadcrumb. Chodzi o to, że na przykład powiedzmy piszę teraz scenariusz o używaniu edytora Vim. No i zgodnie z zasadą chunkingu, czyli zrobienia pierwszego małego fragmentu, jak i według metody pisania Jordana Petersona, zrobiłem sobie po pierwsze plan filmu, czyli ten szkielet, listę nagłówków. No i to powiedzmy była pierwsza sesja Pomodoro. No i w sesji drugiej powiedzmy, że właśnie opisałem historię powstania Vima. Zajęło mi to 25 minut, akurat kolejna sesja w metodzie Pomodoro. No i zamiast po prostu teraz zamknąć laptopa i zrobić przerwę, no to jeszcze na koniec tej pracy dosłownie 30 sekund potrzebuję, żeby pozostawić dla siebie właśnie ten tak zwany okruszek chleba. W postaci prostego zdania, sugestii. Od czego mam rozpocząć następny segment w tym scenariuszu? Kiedy wrócę do pracy? O czym wtedy mam zacząć pisać? Robię to zawsze sobie w nawiasach kwadratowych, czyli zapisuję sobie tylko krótkie info, że dalej no wypadałoby opisać jak zainstalować, używać Vima, jak również Neo Vima w Windows, w Linuxie i na Macu. Zostawiam sobie taki okruszek, taką mentalną zakładkę, żeby potem, na przykład jutro, łatwiej mi było do tej roboty powrócić. I powiedzmy, że to była właśnie moja ostatnia sesja Pomodoro na dziś. No to wracam sobie spokojnie do zupełnie innych zajęć, no nie wiem, trenuję fizycznie, jestem z rodzinką, oglądam sobie serial, idę spać. Ale już przez cały ten czas mam z tyłu głowy ustalone, że jutro usiądę do tego i będę pisał o Vim i Neo Vim w systemach operacyjnych. Mam zrobioną taką mentalną zakładkę. A oprócz tego, jak również wspominaliśmy, posiadam też plan, szkielet całego scenariusza. Czyli mam takiego progress bara, którego mentalnie zapełniam. No naprawdę jest wówczas łatwiej wrócić do tej roboty następnego dnia, no bo zamiast myśli w głowie w stylu muszę teraz pisać dalej ten scenariusz, co też teraz mam zrobić, no bez żadnego konkretu, muszę przekonać siebie, aby do tego niejako od nowa wrócić, żeby się rozejrzeć i podjąć pewne decyzje. No bo wczoraj ukończyłbym historię powstania Vima i po prostu zamknął laptopa, więc teraz musiałbym zobaczyć, co też do zrobienia jest następne. No a tak, jak poświęciłem te 30 sekund na pozostawienie sobie okruszka, no to ja już wiem od wczoraj, co mam pisać. No i działa to także w czasie snu i w czasie relaksu. Na przykład pod prysznicem, po treningu, moja podświadomość. Jeśli głowa już od wczoraj wie, że no konkretnie będę pisać o Vim i Neo Vim w OS-ach, no to nawet zdążyłem już co nieco przemyśleć na ten temat. Moja głowa to już poukładała. A nawet zapisałem sobie uwagę, dwie w moim podręcznym notesie. Osobiście obecnie do tasków, pomysłów, notatek z książek używam takiego e-inkowego urządzenia o nazwie Remarkable 2. No i tam już zapisałem sobie wczoraj dwie myśli. No słowem, mała jest bezwładność powrotu do tej pracy, bo wiem, co mam konkretnie zrobić. Otwieram po prostu Maca i od razu piszę. A to wszystko tylko za sprawą krótkiego zdania, małego okruszka, którego pozostawiłem dla siebie w labiryncie prokrastynacji. No tak to powiem, poetycko. I wam także tę prostą i skuteczną metodę polecam. Na przykład robisz sobie UI w jakiejś witrynie czy w programie. Masz logo i zarys menu głównego. No to teraz, jeśli kończysz właśnie robotę na dziś, zrób mentalną zakładkę. Jutro sprawimy, aby opcje rozwijały się jako submenu, a samą belkę menu przykleimy. Coś w stylu position fixed. No i dzięki temu jutro nie musisz już myśleć w niekonkretnych kategoriach. Dobra, zobaczymy co dalej, podejmiemy decyzję. Tylko od razu wiesz co robić. A nawet twoja głowa może ci podpowiadać jak to rozwiązać w trakcie czasu, który upłynie pomiędzy sesjami. Więc powrót do roboty staje się łatwiejszy. Polecam stosować. Okej, idźmy dalej. Jeśli chodzi o bycie produktywnym, kreatywnym, twórczym. Co do zasady, produktywność można określić funkcją, która jest z natury dwuskładnikowa. To znaczy przede wszystkim jest to wiadomo funkcja czasu.
To też wszyscy wiemy, bo tak zdroworozsądkowo rozumiemy, że im więcej, w sensie im dłużej nad czymś siedzimy, ślęczymy, męczymy bułę, no to generalnie więcej też roboty powinniśmy faktycznie wykonać. Oczywiście też bez przesady, bo po pewnym czasie już po prostu wymiękamy, ale generalnie im więcej nad czymś siedzimy, tym więcej roboty zrobimy. Natomiast tym drugim, już nieco mniej podkreślanym czy artykułowanym składnikiem i też składnikiem, którego ludzie nie są świadomi, jest nasze skupienie. Fokus, lub inaczej można powiedzieć stan flow. Czyli na przykład jeśli piszę scenariusz o używaniu Vima, no to w tym momencie nie powinno dla mnie, w sensie dla mojego umysłu, istnieć na świecie nic innego, jak tylko rozkmina nad tym, o czym właśnie opowiadam. To jest jedyny task, jedyne zadanie tu i teraz dla mojego mózgu, żeby wymyślać kolejne zdania, być skupionym na tym fachu, na temacie, a nie na scrollowaniu, mailach, filmikach czy myśleniu co jutro kupić na obiad, no wiecie o co mi chodzi. A zatem produktywność to ilość czasu, jasne, ale też pomnożona przez jakość naszego skupienia, przez pracę głęboką, przez zanurzenie się całkowicie w to co robię. Gary Kasparow, dawny szachowy mistrz świata, kiedyś opowiadał anegdotę, że wpadł kiedyś w taki stan flow podczas myślenia o pozycji w szachach, podczas klasycznego meczu, gdzie tego czasu jest jednak sporo, że kiedy wreszcie skończył analizę i zrobił swój ruch, to nagle rozejrzał się po sali, no i nie był sobie w stanie w ogóle przypomnieć, co to za pora dnia, turniej, ani nawet w jakim mieście aktualnie się znajduje. Tak był wkręcony w to, co robi. No i właśnie fokus, koncentracja, praca głęboka to jest właśnie to, czego brakuje najbardziej współczesnym ludziom, pracownikom, a nawet artystom. Zamiast być tu i teraz, zamiast wpaść w stan flow, kiedy po prostu robimy to, co trzeba i tylko to istnieje, a nawet przegapiamy upływ czasu, no to jest prawdziwy stan flow, kiedy na przykład piszę sobie treść podcastu, wkręciłem się w temat, za chwilę patrzę na zegarek, a minęła godzina, a dla mnie to było jak 10 minut. No, gratulacje, to jest właśnie klasyczny objaw wpadania w stan flow, w pełne skupienie, swobodny przepływ myśli, jest tylko umysł i problem. Sami zresztą na pewno wiecie jak to jest, że można było siedzieć i 3 godziny nad nauką do jakiegoś egzaminu, przygotowując się na przykład na studiach, lecz jeśli zabrakło nam skupienia, no to mniej się tak naprawdę nauczyliśmy przez te 3 godziny, aniżeli byśmy poświęcili 6 razy mniej czasu, czyli 30 minut, ale w pełnym fokusie, z całkowitym zanurzeniem w tym, czego się uczymy, w tej i tylko w tej dziedzinie, robiąc notatki, naprawdę się skupiając. No, ta funkcja produktywności to, jak powiedzieliśmy, iloczyn. No i najpierw owszem czasu, lecz co z tego, że tego czasu było dużo, 3 godziny, jeśli skupienia osiągnęliśmy może na 5%, czyli 5 setnych. A więc czysto matematycznie 3 godziny, czyli łącznie 180 minut, razy 0,05, no to wartość tej funkcji równa się wówczas 9. A pół godziny, czyli zaledwie 30 minut, razy skupienie na 60%, czyli 30 razy 0,6, no wartość funkcji wtedy to 18, czyli 2 razy więcej. Dwukrotnie lepsza wiedza, zrozumienie tematu i to w 6-krotnie mniejszym czasie, lecz po prostu zrealizowane z dużo większym skupieniem. Mówi się nawet, moim zdaniem słusznie, że umiejętność koncentracji to współcześnie w tych dopaminowych czasach tak zwane nowe IQ. Zawsze pracownik, student, hobbysta, artysta, sportowiec potrafiący robić swoją robotę w pełnym skupieniu pokonuje rezultatami człowieka nawet utalentowanego, lecz uzależnionego od cyfrowego kontentu. No niby tak przepracowanego i przegrzanego, spędzającego przecież długie godziny w pracy, jak mówi, no lecz wcale nie pracującego wydajnie, z powodu braku skupienia, z powodu niebycia w stanie flow. Warto więc odwrócić taką zazwyczaj zakładaną przez nas domyślnie defaultowo kolejność tych kluczowych składników produktywności. Po pierwsze skupienie, praca głęboka, a dopiero potem czas. Oczywiście no, składniki te posiadają mniej więcej taką samą wagę, po 50%, są tak samo ważne, lecz też z jakiegoś powodu, prawdopodobnie przez te współczesne, mocno dopaminowe czasy i też naszą głowę, nasz umysł, który wiecznie oczekuje tej stymulacji, my często wręcz zapominamy, jak ważne jest w pracy skupienie. Bardzo pomagają nam w tym też nawyki, czyli po angielsku nazywane habits. Posiadanie nawyku zwalnia nas z konieczności podejmowania świadomej decyzji, no że teraz faktycznie jest czas na zrobienie tej danej aktywności. To staje się wówczas łatwe, jak mycie zębów, bo nasze organizmy faktycznie rozpoznają i adoptują się do rutyny. No pod warunkiem też, że nie zmuszamy się oczywiście do jakichś ekstremów.
ale gdy na przykład chodzi o, powiedzmy, pisanie powieści, no załóżmy, że jesteśmy pisarzami. Jeśli robimy to zawsze mniej więcej o tej samej porze, w takim samym otoczeniu, przy naszym miejscu pracy, no to całe nasze ciało już wie, gdy tylko usiądziemy, teraz będziemy na przykład przez 2 godziny tworzyć powieść. Czy to będzie szło gładko, czy też opornie, akurat dzisiaj, to nieważne, bo tak czy siak jako pisarz profesjonalista najbliższe 2 godziny spędzę z laptopem. I ja to wiem, i moje ciało też to wie. I umysł również. No i tu jest właśnie ukryta też kolejna sprytna sztuczka, że jeśli umysł wie o tym nawyku, jest go świadom, ba, powtórzył ten nawyk co najmniej 40 razy, jeśli nie kilkaset w całej karierze tego autora, no to nasza głowa akceptuje taki stan rzeczy, a znudzony umysł nie ma innego wyjścia, jak tylko zająć się właśnie pisaniem powieści. I on siłą nawyku akceptuje ten fakt, no i wkręca się w temat. No i też posiadamy jako pisarze, hopefully, pozostawiony wczoraj okruszek. Info, co dzisiaj tworzymy. Przemyśliwane już od wczoraj, co nieco już zakiełkowało, więc łatwo tę pracę momentalnie wznowić. Bez potrzeby przezwyciężenia tej bezwładności, tej chęci do prokrastynacji, a może zrobienia czegoś innego, a może poskrolowania jakichś głupot. Mamy też na kanale cały odcinek o właśnie budowaniu nawyków. Jest to Wyprawa do wnętrza ego, odcinek 7. Tytuł: Siła nawyku, budowanie i modyfikacja przyzwyczajeń. Zapraszam tam po wiele gotowych technik do wdrożenia w swój proces od zaraz. Tutaj nie będziemy teraz tego materiału rzecz jasna dublować, powtarzać. Co jest też bardzo ważne do zrozumienia, no to skoro produktywność zależy w dużej mierze od naszego skupienia, stanu flow, od deep worku, no to zwróćmy uwagę, skupienie odbywa się zawsze w teraźniejszości, a nie w przyszłości. Cokolwiek robisz, tworzysz książkę, montujesz film, trenujesz fizycznie przed jakimś turniejem albo przygotowujesz się do egzaminu na studiach, no to zawsze wynik tej pracy, ten końcowy rezultat, zależał będzie tylko i wyłącznie od tego, jak wiele teraźniejszości poświęcisz na przygotowania, a nie przyszłości. No bo nasz umysł zawsze stara się te nasze napięcie psychologiczne pod tytułem jestem tutaj, w tym miejscu mojego życia, na początku pracy w tym projekcie, a chcę być tam, to znaczy ukończyć to zadanie, być w topowej formie, no cokolwiek przygotowuję, stworzyć produkt. Umysł będzie się starał wówczas takie nasze napięcie rozładować mechanizmem tak zwanej projekcji, czyli wizualizacją przewidywanej produktywności. To są zawsze te myśli w naszej głowie pod tytułem od poniedziałku, no to biorę się za to już na 100%. No czyli umysł osiąga swój cel, rozładowanie naszego napięcia dla nas, bardzo małym kosztem, no bo praktycznie bez wydatkowania energii fizycznej, bez wysiłku, tylko zastosowaniem mechanizmu projekcji, wizualizacją przyszłej produktywności. No i tak mijają 3 weekendowe dni, piątek, sobota, niedziela, gdzie czujemy się nieco uspokojeni, bo przecież od poniedziałku zapierniczamy, no ale żadnej roboty tak efektywnie nie robimy. A potem w poniedziałek okazuje się, że nie mając wypracowanego nawyku pracy po kilka godzin, w życiu nie nadrobimy tych wszystkich zaległości tak szybko. A zatem efekt końcowy jest, no powiedzmy szczerze, nie tak dobry, nie tak dopracowany czy wypolerowany, jak mógłby być. A więc jeszcze raz, wynik egzaminu, turnieju, wytworzony przez nas produkt, dzieło sztuki, jakość tego wszystkiego zależy tylko i wyłącznie od tego, ile teraźniejszości poświęcimy temu zadaniu. I to jest taki najlepszy reality check. Zderzaj siebie z odpowiedzią na pytanie, ile teraźniejszości faktycznie zainwestowałam w pracę nad tym projektem. Zwróćcie uwagę, tu i teraz to też jedyne, co istnieje. Przeszłość już się wydarzyła i jej nie zmienisz. A co się stanie w przyszłości? Jasne, możemy to przewidywać, estymować, ale to nie jest jeszcze realne, no bo jeszcze się nie wydarzyło. Powiedziałbym nawet, że bycie profesjonalistą w danej dziedzinie to przede wszystkim sztuka czy umiejętność oddawania tu i teraz, czyli swojej teraźniejszości, autentycznej pracy w danej dziedzinie. I zazwyczaj ludzie wypaleni lub którzy ulegli stagnacji twórczej to są ludzie, którzy utracili właśnie tę zdolność robienia tej roboty tu i teraz. Nie planowania jej, nie refleksji nad nią, tylko tu i teraz pracy. To jest absolutnie najważniejszy wniosek dla ludzi, którzy walczą o kreatywność, toczą z samym sobą wojnę o sztukę. Pojawiasz się na stanowisku pracy tu i teraz i ciśniesz, robisz robotę. Czy wychodzi, czy nie, ja i tak przez ten czas pracuję. To jest też właśnie to bycie driven, a nie motivated. Bo motywacji zawsze prędzej czy później zabraknie. Kolejna sprawa to możliwość pomocy samemu sobie za pomocą otoczenia się pracami ludzi, których proces sami podziwiamy,
czyli otoczenia się inspirującymi nas cytatami, różnymi gadżetami w pracowni, plakatami. Na przykład recenzent gier komputerowych zazwyczaj będzie miał na półce w swojej pracowni różne figurki z gier. Ja posiadam na przykład takie metalowe plakaty na ścianie, tak zwane displayty, z cytatami stoików i z Chrystusem. Na YouTube widzicie teraz zdjęcie, jak wygląda ściana mojej pracowni. Widać też tam, że posiadam maskotki z kanału Lo-Fi, które towarzyszą mi w pracy. Lo-Fi to taki rodzaj muzyki, która zawsze pozytywnie mnie nastraja, tworząc taki dźwiękowy, basowy kokon, taki fajny klimat pracy. Mój umysł, gdy słyszy taką muzykę, no to już wie, że teraz czas na jakiś rodzaj informatycznej roboty. Mam też na półkach figurki z serialu Mr. Robot, mam taki japoński zestaw Daisho, no słowem te rzeczy, które tworzą dla mnie osobiście fajny klimat pracy i mnie pomagają do tej pracy tu i teraz czasem powrócić. Podobnie stałem się mini kolekcjonerem klawiatur mechanicznych. Zachęca mnie to do roboty w razie kryzysów twórczych. Po prostu zmieniam wówczas klawiaturę na jakąś dawno nieużywaną i tak sprytnie oszukuję moją głowę, że będę miał frajdę na nowo tworzyć, czyli w praktyce najczęściej coś pisać. Natomiast wartość tego wszystkiego, takiej realnej pomocy w tych twórczych zastojach, łącznie oceniłbym tę pomoc raczej nisko. No może 5, może 7% pomocy. Kupowanie takiego stafu nie zrobi roboty za ciebie. Taka prawda. Owszem, jest to przyjemne, no bo to się zbiera latami. Przypomina nam też, jak fajnie jest tworzyć coś na komputerze, ale tak szczerze to mogę z lapkiem usiąść też w restauracji, na ławce w parku czy w coworkingu w centrum handlowym. I o ile moja głowa jest gotowa pracować tu i teraz, to profesjonalnie wykonam swoją robotę. Więc nie macie co liczyć na to, że kupione przedmioty, pamiątki, gadżety podniosą jakoś znacząco waszą kreatywność. Nie, moim zdaniem pomagają tak na 5, może 7%. Czyli w 5, może maksymalnie 7 przypadkach na 100. Jest to fajne, mieć swoją pracownię, jaskinię twórcy, ale to tylko miły dodatek. Same rzeczy nie zrobią roboty, nie wykonają pracy za nas. Nie bądźmy naiwni. Natomiast też nie ma w tym nic złego w takim kolekcjonowaniu, zwłaszcza jeśli na tej naszej ciężkiej pracy i tej pasji zarabiamy. Żeby sobie, będąc jakby nie było pro, no bo zarobkujemy, by te 5-7% dodatkowych sobie zapewnić. To jest mniej więcej tak, jak sportowiec kupuje suplementy, które dają mu dodatkowe 5% wartości. Na początku takiej drogi to szkoda kasy, bo przede wszystkim wypracuj trening. Ale dla pro sportowca, który zarabia na tym, no ten mały, jakby się mógł wydawać margines, już stanowi dużą wartość. Także można po prostu samego siebie czasem nagrodzić. W moim przypadku na przykład za napisanie kilku lekcji na zlecenie, czy wykonanie dla kogoś projektu jakiejś witryny. Jako gratyfikację można za niewielką część tego wynagrodzenia nabyć jakiś fajny gadżet. Klawiaturę mechaniczną, maskotkę, plakat. Zakupić, bo jak to mówimy, zasłużyliśmy. Tak to często racjonalizujemy. Możliwość powiększenia swojej kolekcji może też być fajnym bodźcem do przetrwania kryzysów twórczych w ramach realizowania jakiegoś projektu zleconego z zewnątrz, jakiegoś projektu zarobkowego. Co prawda aktualnie spora inflacja ogranicza takie zachcianki oj mocno, ale w czasach lepszej koniunktury bądź realizowania naprawdę dużych projektów, dlaczego nie? I ostatnia sprawa w tym rozdziale, taka na deser, ale mega ważna, fundamentalna. I tu was zapewne nie zaskoczę, no bo też słyszeliście o tym zapewne już setki razy. Otóż chodzi o dbanie o zdrowie. Przede wszystkim zdrowy sen, bo tego współczesnym ludziom brakuje, zamiast oglądania po nocy głupot. Dobra, zdrowa dieta, aktywność fizyczna, picie odpowiedniej ilości wody. Brak używek, papierosów, alkoholu, substancji psychoaktywnych. Jeśli chcemy pracować twórczo, to musimy być też fizycznie gotowi do zrobienia trudnej roboty tu i teraz. A w przypadku niewyspania, zmęczenia, niedożywienia albo przejedzenia, różnych dolegliwości fizycznych, kaca czy stanu odurzenia, no to będzie dupa nie robota, taka prawda. Także wiadomo, że o tym musimy też wspomnieć, no i niby każdy o tym wie, że jest to taki fundament. Ale jak to wygląda w praktyce, w naszym życiu? No bez dobrej formy fizycznej, bez kondycji, bez tej staminy, nie ma twórczej pracy, bo jest dyskomfort, który wyrzuca nas ze stanu flow, ze stanu twórczej pracy tu i teraz. Dobra, na tym kończymy ten ważny rozdział 5. Teraz pora już na ostatni segment, w którym opowiemy o zagrożeniach dla kreatywności. Oczywiście wiele tych zagrożeń już omówiliśmy niejako mimowolnie przy okazji, w tych 5 pierwszych rozdziałach. Dlatego też segment ten będzie już krótszy, ale przyda nam się wyodrębnić, wylistować te
te najważniejsze i popularne, że tak powiem, problemy twórcze. Bo gdy człowiek stanie się ich świadomy, kiedy potrafi je zauważyć i nazwać, no to często będzie potrafić także je wyeliminować. A zatem lecimy. Pierwsze, negatywne, ale bardzo popularne wśród twórców zjawisko to prokrastynacja. No czyli odkładanie działania w czasie. Nie pracowanie tu i teraz, tylko projekcja, wizualizacja przewidywanej kreatywności wkrótce. Zasadniczo, no to odpowiedzią na ten problem prokrastynacji jest postawa profesjonalizmu. I ponownie, co to dokładnie znaczy w praktyce, to opowiedzieliśmy już w Wyprawie do wnętrza ego, odcinek 3. Polecam gorąco przesłuchać absolutnie każdemu twórcy. I oczywiście nie będziemy tutaj powtarzać tych samych informacji kolejny raz. Dodam tylko jeszcze ciekawy podział tej prokrastynacji, który przedstawił Radosław Kotarski w książce Inaczej. Otóż, prokrastynator, no czyli ta osoba odkładająca pracę tu i teraz, może być albo, po pierwsze, prokrastynatorem zrelaksowanym, albo odwrotnie, prokrastynatorem spiętym. Ja osobiście jestem raczej tym pierwszym rodzajem, tym zrelaksowanym. Czym się zatem charakteryzuje taki twórca zbyt zrelaksowany w przekładaniu swojej pracy? Ano ucieka on od roboty po stymulację, rozrywkę. Czyli jego głowa stara się uciec na tak zwany mentalny plac zabaw, w jakiś fantastyczny, kolorowy playground. To może być gra komputerowa, książka, scrollowanie czegoś, no słowem rozrywka. Takiego prokrastynatora trzeba zderzać, tu i teraz, z konkretnymi terminami, czyli z kalendarzem. Ile dni zostało mi do deadline'a? Znasz przecież swój proces. Wiesz, że na przykład zmontowania filmu nie da się jakoś magicznie przyspieszyć. To wszystko zajmuje masę czasu. Czyli temu zrelaksowanemu leniowi przedstawiamy przede wszystkim fakty. Wprowadzamy do jego świadomości pewnego rodzaju jednak spięcie i przypominamy, dlaczego robimy to, co robimy. Że istnieją ludzie, którzy na przykład z chęcią ten film obejrzą. Że twoja tożsamość i osobowość jest z natury twórcza. Że przecież uwielbiasz to robić. Dlaczego więc od tego uciekasz? No czyli tę leniwą małpę, taką bijącą w talerze, która chce się bawić, musimy nieco doprowadzić do posłuchu smyczą, czy taką elektryczną obrożą. Oczywiście niedosłownie. Elektryczną obrożą rozsądku i matematycznego obliczenia, jakim czasem faktycznie w tym projekcie dysponujemy. I drugi rodzaj przeciwstawny tego prokrastynatora – spięty. Taki ktoś rzeczywiście ucieka od pracy. Czyli nie w rozrywkę, stymulację, a ucieka z powodu lęku, że nie da rady, że jest przytłoczony ilością pracy, trudnością projektu. Taka osoba zazwyczaj posiada dość rozwiniętego wewnętrznego krytyka i perfekcjonistę, którego trudno jest zadowolić. I wówczas trzeba ten krytyczny głos przede wszystkim uciszyć, czyli nie myśleć w kategoriach muszę. No jako pro ja chcę to zrobić, to jest moja życiowa pasja i tożsamość. I tu właśnie pomóc nam może też mechanizm chunkingu. Czyli zamiast słuchać tego głosu krytyka, zaczynamy po prostu dany projekt. Od czegoś prostego, co nie musi nawet ostatecznie w takiej formie w ogóle wylądować w produkcie końcowym. Ale zaczynamy tę robotę. Istnieje też taka awaryjna taktyka dla obu typów prokrastynatorów. Jest to zasada typu popracuj 10 minut, po czym zrób też 10 minut wolnego w nagrodę. Wówczas ten zrelaksowany twórca nieco pogłaszcze w ten sposób tę małpę domagającą się rozrywki, no bo dostała ona 10 minut przerwy, 10 minut serialu wpadło. A na drugim końcu spektrum ten spięty gość przekona się, że zasadniczo praca nie boli. Czyli ten wewnętrzny krytyk grubo przesadza. Jak to mówią, strach ma wielkie oczy. Lęk zawsze stara się nas sparaliżować. Przestraszyć, jak jest wielki. Natomiast skonfrontowanie się ze swoim strachem, nawet na przestrzeni zaledwie 10 minut, sprawi, że lęk odpuszcza. A jeśli nawet nie całkowicie odpuszcza, to przynajmniej się rozpuszcza, czyli jest już zauważalnie mniej gęsty. Kolejne spore i dość popularne zagrożenie twórcze to perfekcjonizm, czyli taka konieczność bycia idealnym, aby w ogóle móc wyjść i pokazać się na scenie. I tutaj także polecam Wam wcześniejszy już materiał na kanale, dedykowany temu właśnie zjawisku. Wyprawa do wnętrza ego, odcinek 5. Tytuł to Zabójczy perfekcjonizm. No zabójczy dla właśnie naszej twórczości.
Generalnie chodzi o to, że tworząc dobrze jakiś projekt, no i też potem czerpiąc z tego jakieś benefity wśród tej społeczności danej dziedziny, jakiś rodzaj fajnego feedbacku, uznania, a czasem też gratyfikacja finansowa, no to tak de facto po zrobieniu tak dobrego projektu postawiliśmy sobie sami dość wysoko poprzeczkę przed następnym naszym zadaniem. Bo ludzie będą ponownie oczekiwać czegoś bardzo dobrego, niesamowitego w następnej naszej produkcji. No i zaczynamy przez to czuć presję. Internet też tego nie ułatwia. Jeśli więc zrealizujesz coś inaczej niż odbiorca by to widział, no ta osoba, ten odbiorca, przypomnijmy z rozdziału 4, skupiony na produkcie, a nie na procesie, no to ta osoba po prostu często to skrytykuje. I ty możesz wyjaśniać wtedy niuanse tego procesu decyzyjnego, odbiorca najczęściej i tak nie zmieni swojego punktu widzenia, a wyjaśnienia odbierze jako jakieś pokrętne argumenty. Jeśli wasze dzieła staną się bardzo popularne, ludzie z natury będą od was wiele oczekiwać, bo jak mówię, nie interesuje ich proces, a widzą produkty. Na przykład kiedy ja wrzucam podcast, to zaraz ktoś pyta w komentarzach, kiedy odcinek z JS-a. Wrzucę odcinek z JS-a, to pytają, gdzie Mr. Robot. No jasne, ja to rozumiem i doceniam i cieszę się, że ktoś czeka na moje filmy, natomiast niestety nie sklonuję się i 10 Mirosławów nie będzie tworzyć filmów i jeszcze mieć czas na własny rozwój. No chyba, że tak rozwiniemy sztuczną inteligencję, że będziemy mogli robić swoje cyfrowe kopie. Natomiast na razie tak nie jest. No więc właśnie jak wytłumaczyłem tutaj akurat na własnym przykładzie, zawsze istnieje presja pod tytułem więcej, szybciej, lepiej. Gdy lewy nie strzeli 2-3 bramek, no to od razu mamy kilkadziesiąt artykułów o kryzysie w drużynie, konflikcie, zmianach barw klubowych, poszukiwania nowych klubów itd. itd. Nieważny jest proces, tylko twój ostatni mecz, ostatni występ, ostatni produkt. Tak samo miał pływak Michael Phelps. Przed olimpiadą wszyscy kibice już tylko zastanawiali się, ile łącznie przywiezie medali dla Stanów Zjednoczonych. I to jest zawsze presja na zasadzie, jeśli ci się uda, no to spoko, przecież to było oczywiste, że ten gość tyle medali zdobędzie. Ale jeśli mu się nie uda, no to wówczas jest największym przegranym. Olbrzymia krytyka. Czyli dwa możliwe outcomes, rezultaty, to albo ulga, że się udało i to bardziej naprawdę jest odczuwane jako ulga, a nie jako sukces, albo drugi outcome, lawina krytyki. Przyznajmy, sytuacja niełatwa do udźwignięcia czysto psychologicznie. No myślę, że już wiecie, o co chodzi z tym perfekcjonizmem. Jest to taka spora, narastająca wraz z ewentualnymi sukcesami presja. Ta poprzeczka idzie wyżej i wyżej, centymetr po centymetrze. Sami ją podnosimy, robiąc rzeczy coraz lepsze, ciekawsze. Jeśli najnowszy projekt też nam się uda, no to czujemy tylko ulgę. Ale jeśli się nie uda, no to ludzie powiedzą, skiepściłeś się. Kiedyś to może byłeś dobry. Kiedyś to było lepiej w początkach, a teraz jesteś już dziad. A w ogóle to niektórzy od początku wiedzieli, że tak będzie i że twoje sukcesy to był albo przypadek, albo nawet jakieś wykorzystywanie innych. Ludzie często potrafią, zwłaszcza jako tłum, wziąć to, co unikalne, najcenniejsze dla ciebie zawodowo i to zwyczajnie po prostu zanegować, a czasem nawet opluć. Jako twórca, sportowiec, jako osoba na scenie trzeba być na to gotowym. Perfekcjonizm na jakimś etapie zawsze pojawia się w danej karierze jako spore zagrożenie, jako ta presja i stres. No dobra, ktoś powie, ale zatem jak mam sobie poradzić z taką presją, która no zgadzam się, wystąpi. No jest to faktycznie temat rzeka i dlatego zrobiłem o tym półgodzinny podcast. Przypominam, Wyprawa do wnętrza ego, odcinek 5. Serdecznie zapraszam wszystkich twórców do wysłuchania w wolnej chwili. Kolejne zagrożenie dla twórcy to też ciężki temat. Otóż nasza obecność na scenie, to że siebie i swoją twórczość tak eksponujesz, wystawiasz na widok publiczny, no czasem zostaniesz dla niektórych ludzi po prostu tak zwanym punching bagiem, workiem treningowym. I tu już nie chodzi o presję, ale o wprost agresję. Czyjeś ego może być wskutek porównywania się z tobą po prostu rozdrażnione tym, że istniejesz, że się wyróżniasz. I zostaniemy czasami z tych powodów, tak naprawdę zupełnie niezasłużenie, zaatakowani, wyśmiani, no potraktowani bez szacunku, jak ten worek treningowy. Im większa jest popularność człowieka, tym większe ryzyko napotkania totalnie niezasłużonej agresji w swoją stronę i czasem w stronę swoich bliskich. Ludzie bywają czasami okrutni w swoich ocenach, szczególnie gdy są w grupie. I w podcaście o kreatywności, o byciu twórcą, nie można też takiego zagrożenia pominąć, no bo jest realne. Rzecz jasna o różnym nasileniu, no ale istnieje.
Reasumując, po prostu potrzebujesz mieć tutaj dość twardą skórę, zdrową samoocenę pochodzącą z wielu różnych aspektów życia. Ponownie, to samo świadomość jest tutaj lekarstwem również na tego typu sytuacje i to zagrożenie. Czyli reasumując już, najważniejsze ryzyka, trudne realia i zagrożenia wychodzenia na scenę. Najważniejsza trójca to według mnie właśnie prokrastynacja, perfekcjonizm oraz radzenie sobie z sytuacjami nieprzyjemnymi ze strony ludzi, z okazjonalną agresją, która czasem nas spotyka. Dobra, no i na tym kończymy całe już rozważania o kreatywności, obie części. Podzieliłem się tutaj z Wami wieloma detalami warsztatowymi. Myślę, że to była bardzo cenna, dwuodcinkowa rozkmina. Dość skondensowane to wszystko zrobiłem, wiem, ale przynajmniej jest to dość dopracowane kompendium. A zawsze można wysłuchać kilka razy, biegając, sprzątając, czy na przykład będąc w podróży. Na koniec podziękowanie jeszcze dla partnera odcinka, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. Przypomnijmy jeszcze raz, że dostępne są już w wydawnictwie nowości zawodowe. Szczególną uwagę warto zwrócić na zbiory zadań praktycznych do kwalifikacji INF 02. Choć oczywiście polecamy też podręczniki do kwalifikacji INF 03 i INF 04, jak również do innych kierunków kształcenia. Wydawnictwo przygotowało pięknie wydane, animowane katalogi. Wystarczy zajrzeć pod skrócony adres bit.ly/wsip2023, pisane razem. Link ten znajdziecie też w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. Zamówić podręczniki można zaś pod adresem sklep.wsip.pl, gdzie polecam korzystać z wygodnej opcji menu branże i zawody. Dostajemy fajne, logiczne zestawienie, bo też jak wiemy oferta edukacyjna wydawnictwa jest bardzo bogata. Dla wszystkich uczniów i nauczycieli w Polsce. Serdecznie dziękujemy wydawnictwu za wsparcie naszego podcastu. Dla mnie osobiście to naprawdę prawdziwy zaszczyt. Wiele książek w SIP-u sam też w swoim życiu przeczytałem. Dziękuję także naszym patronom za to, że pomagacie nam tworzyć darmowe dla każdego treści edukacyjne, utrzymywać domeny, po prostu tworzyć. I na koniec jeszcze wszystkim dzięki wielkie za dotrwanie do tego momentu podcastu. Wszystkim Wam życzę dużo zdrowia przede wszystkim oraz powodzenia w zorganizowaniu swojego skutecznego i kreatywnego procesu twórczego. Życzę Wam dużo stanów flow, stanów skupienia, wielu chwil wkręcania się w swoją robotę. Trzymajcie się, do usłyszenia niebawem, pozdrawiam serdecznie.